Siemanko, z tej strony Rozkminator. Jak być może niektórzy z was się orientują, jestem dosyć sporym sympatykiem oryginalnego Game Boy Advance'a. Jest to kieszonkowa, bardzo wygodna w użytkowaniu, posiadająca całą masę fajnych gierek, od Metroida począwszy, na Sega Rally skończywszy. I właściwie jedyną wadą oryginalnego egzemplarza był ekran. Wyświetlacz w Game Boy Advance nadawał się bowiem do użytkowania tylko i wyłącznie w intensywnych promieniach słonecznych, co uczyniło z tego urządzenia właściwie nieprzydatny badziew w każdej szanującej się piwnicy gracza. Dokupowanie jakichś lampek wczepianych w port na górze, instalowanie przeróżnych modyfikacji, które sprawiały, że ekran jest w sztuczny sposób podświetlany, implementowanie do tego draństwa ekranu z Game Boya SP, to wszystko manewry, które można wykonać, ale mimo wszystko pozostawiają pewien niesmak. Sprawiają one bowiem, że Game Boy Advance po wyjęciu z pudełka, metaforycznie rzecz biorąc, bo 20 lat po jego premierze ciężko dosyć znaleźć egzemplarz w takim stanie, no, był urządzeniem, na które można było mimo wszystko narzekać. Dlatego też, mimo że oczywiście dzisiaj mamy wiele możliwości na to, żeby pograć sobie w przeróżne gameboyowe gierki w lepszy sposób, możemy pograć sobie na DS-ie w gry z Game Boy Advance'a, możemy skorzystać z emulatora, możemy skorzystać z wariantu SP, no ale od kilku lat jestem na specyficznej misji. Otóż widzicie, pomyślałem sobie, że skoro Chińczycy robią tyle przeróżnych podróbek Pegasusów i Mega Drive'ów i nawet oryginalnych Game Boy'ów, no to dlaczego by nie mieli zrobić jakiejś podróbki Game Boya Advance'a? I wobec tego od kilku już lat poszukuję na AliExpressie i w przeróżnych innych miejscach porządnej chińskiej podróby Game Boy Advance'a. Byłem już kilka razy dosyć blisko, prezentowałem na kanale chociażby takie urządzenie jak Woody w dwóch wariantach, Andrzej z Retrosfery podesłał mi podróbę Game Boya SP, ale nadal mimo wszystko nie trafiło jeszcze w moje ręce urządzenie, które mogłoby mi zastąpić Game Boya Advance'a, no tak po otwarciu, prosto po wyjęciu z pudełka. I dzisiaj, moi mili, chciałbym wam zaprezentować urządzenie, które absokurwalutnie nie spełnia moich oczekiwań. I stali widzowie chińskiego badziewia zapewne już w tym momencie zaczynają się domyślać, być może dlaczego. Ale standardowo zacznijmy od unboxingu tego dziadostwa. Poczynając od pierwszego kłamstwa, które jest już wydrukowane na pudełku. Support external gamepad, double against, oprócz wspaniałej angielszczyzny, no to przede wszystkim jest to ordynarne kłamstwo. Nie da się do tego podłączyć żadnego wcale drugiego pada i grać w ten sposób czy coś, więc ekstra. Co ciekawe, importerem nawet jest jakaś firma z Gdańska i to urządzonka można dorwać u nas na Allegro, dzięki temu nie czekając miesięcy na wysyłkę z Chin w cenie około 60 polskich złotych, więc to powiedzmy jest jakiś plus. Tutaj więcej koślawej angielszczyzny dla ludzi zaznajomionych z tym językiem, żeby mogli się pośmiać. No i przechodźmy do otwierania. Mimo że opakowanie jest dosyć estetyczne, a konsolka wygląda całkiem zgrabnie, no to jej zawartość to jest powiedzmy nieco co innego. No ale szybciutko, żeby mieć to już za sobą. Oprócz samej konsolki mamy kabelek do ładowania, ponieważ na szczęście jest to korzystające z dobrodziejstw techniki urządzonko i posiada wbudowaną, czy nie wbudowaną, wyjmowaną baterię. Kabel TV i o dziwo nawet działa, co zademonstruję wam za momencik. Oraz dwie instrukcje. Jedna nawet dzięki temu, że importeruje to firma z Polski, jest po naszemu, tak więc podstawową obsługę można opanować nawet nie znając języków obcych. Oraz jest też dołączona instrukcja w języku angielskim, zawierająca wspaniałe po prostu kwiatki. Moim ulubionym jest ostrzeżenie przeciwko niebezpieczeństwom, żeby trzymać urządzenie z daleka od dzieci, od kabla, który łączy z telewizją, ponieważ może się okręcić wokół ich szyi. Makabryczna wizja teraz zaczyna się nasuwać, ale nie, niestety nie chodzi im tutaj o przestrzeżenie przed uduszeniem, tylko o tym, żeby konsola nie spadła na podłogę i się nie rozwaliła. Jestem rozczarowany. Niemniej, cóż takiego rozczarowującego może być w tym urządzonku? To menu znamy już nie od dzisiaj i wiemy, co ono oznacza. Pegasusa! Oh, god damn it! Pegasusa! Ja pierdzielę! A tak ładnie się zapowiadało, no bo forma sama w sobie jest naprawdę porządna, słuchajcie. Trzyma się to całkiem fajnie w rękach, no zwłaszcza jeżeli jesteście dzieckiem, ponieważ w porównaniu do oryginalnego Game Boya Advance'a jest to troszeczkę mniejsze,
Tak więc ludzie z wielkimi łapami mogą mieć, powiedzmy, jakieś problemy w obsłudze. Przyciski troszeczkę twardo chodzą, no ale to powiedzmy, że jest jeszcze kwestia tego, że nie wyrobiło się ono zbyt dużo. Kupiłem je z pół roku temu, ale no w związku z tym, że jest to Pegasus w Game Boy Advance'owej obudowy, no to jak sądzę się domyślacie, nie korzystałem z tego zbyt intensywnie. W środku jest taka wspaniała złota bateria. Złota, może to coś wygrałem dzięki temu. Zaś na obudowie znajdują się dwa przyciski Game Boyowo Advance'owe, natomiast te triggery, do czegoż mogą służyć triggery w grach na Pegasusa? No, jak logika podpowiada, oczywiście odpowiadają one za klawisze Turbo A i B. Swego rodzaju ciekawostką jest to, że na tej obudowie znajdują się też dwa przyciski, które powinny być właściwie, no, jak logika podpowiada, startem i selectem, ale nie, jest to start oraz reset. Tak więc jeżeli chcemy sobie pograć jakąkolwiek grę, która zawiera w sobie jakąkolwiek operację obsługiwaną za pomocą przycisku Select, na przykład właśnie wybór drugiego gracza, co niby powinno być teoretycznie możliwe, skoro mówią, że można podłączyć drugiego pada, no to dupa, chcemy nacisnąć Select, a tu bach, reset. Tak więc dupa. No, podłączenie pada przez końcówkę mini USB, no, to jest dosyć spore wyzwanie, tak więc nie wiem, jak oni sobie to wyobrażali, po co tak kłamią bezczelnie na okładce, no ale to już nie moja sprawa. Chociaż zaraz, kupiłem to, to jak najbardziej moja sprawa. Okej, no dobra, ale powiedzmy, że pominijmy już te wszystkie kwestie, no bo niektórzy mogą powiedzieć, no ale co chcesz, jest 300 gierek na Pegasusa, to przecież takie fajne urządzenie w golu Pegasus przenośny, co ty chcesz, rozkminator, to jest zajebista sprawa, nie? Więc słuchajcie, wszystko byłoby dużo bardziej w porządku, gdyby zawartość tego była jakaś nieco lepsza. Natomiast tutaj, mimo tej jakże wprowadzającej w błąd pierwszej strony, na której mamy nawet fajne gierki typu Jackal, albo Contra, albo Super Contra, albo Contra Force, dużo kontry, oraz kilka Marianów, chociaż te dziwne cyferki tutaj przy kolejnych częściach powinny sugerować, że wcale nie są to Super Mariany, tylko Super Podróby. No ale trzeba im przyznać, że mają tutaj też Super Mario 3, nie tylko ten przebrzydły pierwszy Super Mario, znany z kartridża 168 u nas w Polsce, mający jakąś, no, niemalże kultową, kultowy status. No to tak, jest tutaj Mario 3, tak więc, no, powiedzmy, że to jest ten nieco mniej paskudny Marian. Chodź tu grzybie. No ale jeżeli przejdzie się nieco dalej w te menusy, no to po drugiej, trzeciej stronie, gdzie zaczynają się już takie rzeczy jak Hello Kitty, jakiś Kickmaster, Street Fighter, to już wiadomo, że znak jakości, Ninja Gaiden, Adventure Island, Chip and Dale, tak, jest wspaniały Chip and Dale 3, który jest podróbą Heavy Barrel, to była gierka Heavy Barrel. Zawsze mylę to z Ikari Warriors, ponieważ no, gameplay jest dosyć podobny. Jak widzimy, zasuwamy Chipem bądź Dalem i strzelamy do przeciwników w dosyć brutalny, bezpośredni sposób. No to na kolejnych stronach zaczynają się już gry rodem z kartridży w stylu 400 w jednym. Czyli tych niefajnych kartridży. Jeszcze tutaj może pojedyncze jakieś Bombermany i tym podobne rzeczy się znajdą, ale o, Angry Birds, aha, świetne. I bardzo dużo mówiące rzeczy typu Antiquarium, albo Assart, albo Awful Rushy, Binary Land, Birdwick, no generalnie około z tych 300 to jakieś 260 gierek. To są po prostu przeróżne chińskie popierdółki. O, yeah. Co to jest? To, kurwa, bardzo dziwny Tetris, w którym... wow, można nakładać na siebie klocki? Co to jest? A, to statki są! O kurwa, to są statki. Jakże ekscytujące. No zawsze marzyłem o tym, żeby zagrać statki na przenośnym Pegasusie. Tak więc oferta, powiedzmy, tego, co na tej konsolce jest zawarte, jest naprawdę niepowalająca. A jeżeli zaczniemy jechać w drugą stronę, to naprawdę mamy już tutaj Stargate. To na pewno będzie jakiś bardzo emocjonujący tytuł. O, mryga w dodatku jeszcze, jak się ten naciska przycisk, świetnie. No dobra, to jest Defender, no to jeszcze tam da się w miarę popykać kilka minut z kiblu.
Spróbujmy może coś po knisku. Losowa gierka. Co nam się trafi pod numerem 263? Pingu. O, ja. Umarłem. Co to jest? Coś rodzaju IC Tower, tylko dużo gorszego? Cierpliwości, cierpliwości. Skacz! Jest, skoczyłem! O, fajnie, ale nie da się poruszać w lewo ani w prawo. Game over. No więc jak widzicie, rozczarowanie jest moim zdaniem podwójne, ponieważ raz, że nie jest to Game Boy Advance w żaden sposób, dwa, że nawet jak mamy tutaj już Pegasusowe gierki, no to no to są tak cudowne, że łazimy jakimś typem z gigantyczną erekcją i zbieramy prezenty zsyłane na ziemię przez Mikołaja. Wow, rozrywka na godziny po prostu. Rozczarowujące i denerwujące jest bardzo to, że tak jak mówiłem, wykonanie jest nawet nie najgorsze. Największą uwagę zasługuje tutaj ekran, ponieważ szukuję klona Game Boy Advance, który będzie miał dobry podświetlany ekran i ten jest naprawdę dobry, zobaczcie na kąty widzenia. Jakby go nie obrócić, to wszystko jest jak najbardziej wyraźne i bezproblemowo można we wszystkie gierki pykać. O ile się znajdzie już taką, w którą się będzie chciało pykać. No i to jest największy ból tego urządzenia. Ponieważ niestety również wbrew temu, co kłamią na instrukcji i okładce, nie da się w żaden sposób tego urządzenia podłączyć do komputera na przykład i wgrać swoje ROMy. Nie ma żadnego wejścia na kartę SD. Tak więc jesteśmy absolutnie tylko i wyłącznie skazani na to, co chińscy konstruktorzy wrzucili na to urządzenie i no po prostu bum, dupa. Cudownie. A, no i żeby nie było, to faktycznie działa podłączone przez kabel. Jej. Ale wiecie, co jest w tym najbardziej denerwujące? Mianowicie to, że bardzo dobrze wiem, że to się da zrobić lepiej. Badaung! PowKiwi V90. Kolejne chińskie chińska konsolka, ponieważ do badziewia to temu naprawdę daleko brakuje. Brakuje też nieco do ideału, ale nie wyprzedzajmy faktów. To urządzonko na opakowaniu kłamie tylko w jednym aspekcie, mianowicie po tej ilustracji można by wnioskować, że będziemy mieli do czynienia z urządzeniem pokroju jakiegoś GPD Win niemalże, bo te proporcje dłoni do tego. Tymczasem widzicie, że to jest nieco innych rozmiarów. Tutaj niestety nie mogę porównać do oryginalnego modelu, ponieważ jest to urządzonko oczywiście wzorowane na Game Boy Advance SP. Jest ono nieco mniejsze od prawdziwego Game Boya SP, ale nie jest to różnica, która jest jakoś niesamowicie odczuwalna przez użytkownika. Jako że już mówiłem, że urządzenie to kłamie tylko w kwestii okładkowej, no to przyjrzyjmy się na szybciutko tylko temu, co jest zawarte w pudełku i raczmy obadać właściwą zawartość. Tutaj jest nieco skromniej, ponieważ nie ma kabelka TV. Mamy za to kabelek ładujący i tutaj powiew postępu. Słuchajcie, jest to konsolka, która używa kabla USB typu C. Przyszłość, mniam, uwielbiam. W instrukcjach nie ma tym razem jakichś niesamowitych śmiesznostek. Poza tym urządzenie jest na tyle dobre, że nie będę się na nim jakoś niesamowicie znęcał. Po przejrzeniu tej więc podstawowej papierkologii przejdźmy szybciutko do omówienia samego urządzenia. Jak widać, obudowa jest dosyć dobrze znana, jeśli chodzi o design, aczkolwiek ma pewne różnice. Pierwsze z nich to oczywiście przyciski R2, L2. A skąd to? Po co to? Po co na Game Boy 4 shoulder batony, prawda? To wszystko zaraz się okaże. Tutaj mamy przycisk włącz-wyłącz, tutaj mamy kartę SD i to jest też jeden z wielkich plusów tego urządzenia. Słuchawki, port USB, bla bla, głośność, no nie? I to, co jest w tym urządzeniu najlepsze, ma też 4 przyciski tutaj, a nie 2, tylko jak Game Boy Advance, to, że nie jest to zamknięty, chujowaty, pegasusowy system, tylko jest to cała baza emulatorów. Łopanie, czego tutaj nie ma. Game Boy, Game Boy Color, Advance, Famicom, Super Famicom, Mega Drive, Mega Master System, Game Gear, PlayStation, słuchajcie. Turbo Graphics, arcade'ówki, MAME i WonderSwan, GeoPocket. No, cały zestaw fajnych, starych konsol, z których między innymi dosyć bardzo kuszącą propozycją wydaje się PlayStation, no nie? Któremu przyjrzymy się za momencik.
Ale to nie wszystko wcale. Tutaj w kolejnych zakładkach mamy też na przykład dosyć fajny wybór przeróżnych portów PC-towych typu Wolfenstein, Doom, Quake. I ku mojemu ogromnemu zdziwieniu ten Quake nawet działa, słuchajcie. Oczywiście, jak widać, nie działa zbyt cudownie, już po framerate tego demo, które odpala się w tle, ale działa. I kiedy weźmiemy sobie loada, to nawet zapisało moje ustawienia sterowania. Tak jak na PSP, tutaj patrzymy, tutaj chodzimy, strzelamy, skaczemy. I słuchajcie, można sobie normalnie pograć w Quake'a dwójkę przenośnie. Nie trzeba wydawać majątku na Vita czy 2DS-a. No, sprawa oczywiście też, bo jak mniej majątku trzeba wydać, odzwierciedla właśnie ten przepaskudny framerate. Niemniej jest to funkcjonujące i tutaj jestem w sporym szoku. Zresztą dla ludzi, którzy pamiętają stare, dobre lata 90, być może będzie to nawet swego rodzaju nostalgiczna podróż, ponieważ no, kto miał wtedy bebechy, które pozwalały na odpalenie Quake'a w 60 FPS-ach? Mamy tylko jakieś banany chyba. Tak więc, jep, owszem, jak najbardziej jest to wykonalne. I jest to oczywiście no, nie główny cel przeznaczenia tego urządzonka, ale jest to fajny taki dodateczek, gadżecik, którym można sobie umilić czas pomiędzy ogrywaniem ROMów właściwych. No i tak jak już powiedziałem, jest to zupełnie inna bestia, ponieważ po pierwsze, no tutaj jako, że mamy kartę SD, to teoretycznie mamy możliwość wrzucenia sobie własnych ROMów, ale nawet jeżeli nie będziemy się chcieli w to bawić, to zawartość tego, co producent dostarcza razem z urządzeniem na karcie pamięci, jest nie najgorsza, no i mamy tutaj raczej właśnie klasyki typu jakieś wszystkie Megameny, Kontry, Super Mario Bros., Double Dragony, Castlevanie i nie jesteśmy skazani na chińskie popierdółki, które były zawarte na kartridżu, czy kartridżu urządzeniu omawianym dopiero co przed momentem. Tutaj mamy też oczywiście, jako że całość działa na Linuxie i używa przeróżnych emulatorów, no to mamy też możliwość sterowania przeróżnymi funkcjami, które te emulatory obsługują, jak na przykład save state'y, tak więc można sobie pograć w przeróżne gierki bez konieczności zostawiania konsoli włączonej na noc i dokańczania rozgrywki następnego dnia, jeżeli gramy w coś dłuższego. O, i umarłem. Za to możemy skorzystać z całego dobrodziejstwa tego, co nam przeróżne emulatory oferują. Co prawda, można się poprzyczepiać do niektórych rzeczy. Nie wszystkie emulatory działają aż tak cudownie, jakby się chciało. Dla, że tak powiem, efektu pokazowego zarzucę tutaj na moment Mega Drive'owego Mortal Kombat. Skorzystam też oczywiście z uprzednio przygotowanego save'a i jak widać, gierka działa bardzo płynnie, można zrobić fatality, wszystko wygląda wspaniale, cudownie. Yeah! Flawless victory. A, zapomniałem, że pierwotna Mega Drive'owa wersja nie miała tych, no, digitalizowanej mowy. Natomiast, jeżeli weźmiemy sobie na tapet konkurenta 16-bitowego, czyli Super Famicoma, i odpalimy tutaj Mortal Kombata, niech no tylko go znajdę, jest tutaj, o, proszę bardzo, i również skorzystamy z save'a, no to tutaj już widzimy, że gierka działa dużo, dużo gorzej. O Jezu, i Scorpio nawet ze mną wygrał. Nie może tak być, nie może ze mną wygrać. A kiedyś, chodź, jaki Scorpion w dodatku, Sub-Zero jeszcze pomyliłem. Tak więc Super Famicom na tym urządzeniu nie jest emulowany najlepiej. Ale jest tutaj cała paleta przeróżnych staroci, które można sobie opiekiwać bez większego problemu. Gierki z Game Boya, no jako że jest to konsola wzorowana na Game Boyu Advance, to bez problemu rusza też gry z poprzedniej generacji tego sprzętu. Odpalmy sobie Raymana chociażby z Game Boy Colora, Load State. No i proszę bardzo, wszystko działa płynnie, przewspaniale, cudownie. Więc tej tak podstawowej funkcjonalności tutaj akurat na podstawową funkcjonalność nie można narzekać. Odpala gry, które się oczekuje od tego sprzętu, całkiem solidnie.
Jeśli chodzi o pozostałe handheldy od firm konkurencyjnych, no to również nie za bardzo jest na co narzekać. Włączmy sobie na chwileczkę Game Gear'a chociażby i nie wiem, Streets of Rage. To jest niesamowite, że te wszystkie gry z Mega Drive'a otrzymały swoje 8-bitowe odpowiedniki na Game Gear'ze, a także niektóre nawet na Master Systemie. I może tutaj framerate nie jest aż tak cudowny, jak w przypadku Game Boya. Niemniej jest to jak najbardziej znośne. Jest być może też zresztą związane z grą konkretną, ponieważ na przykład taki Tempo Junior działa sobie naprawdę spoko i wydaje mi się, że nie ma jakiejś niesamowitej różnicy pomiędzy tym, co można zobaczyć na normalnym sprzęcie. Tak samo zresztą sprawa ma się z TurboGrafx-em, który poniekąd też można chyba uznać za emulowanie sprzętu przenośnego, jako że istniało takie urządzenie jak... O Jezus Maria, jak się nazywał ten przenośny TurboGrafx? No był przenośny TurboGrafx kiedyś. I oczywiście mój mózg teraz nie chce mi podpowiedzieć, jak się ta wersja nazywała. Szukam, o jest, Kung Fu, ponieważ tutaj miałem zrobionego save'a. Load state, proszę bardzo, yeah, idziemy jakimś Jackie Chanem czy innym Bruce'em Lee i napierdzielamy. Można motylki pozabijać, yeah. Nie powiem, co prawda, żeby to była najlepsza gra na świecie, ponieważ jest dosyć, widać, monotonna. Yeah, idziemy w prawo i rozwalamy jakichś myników. No ale chodzi o samą zasadę i funkcjonalność. Tak samo zresztą podobnie ma się rzeczy z Neo Geo Pocketem i te wszystkie dwuwymiarowe platformy oprócz Super Nintendo niestety działają naprawdę w porządku. Również gry arcade'owe, włączmy na moment, gdzie jest Knights of the Round, FGH i JK Knights, o jest, tak, niech się załaduje. Load state, o. Ja, proszę bardzo, jak płynniutko. Jeszcze lepiej niż te Game Geary, a już na pewno lepiej niż SNESy. Tak więc pod tym względem urządzenie już na sam start oferuje po prostu godziny rozrywki, jeżeli ktoś ma te wszystkie 8-16 bitówki, arcade'ówki do nadrobienia, a także jeżeli ktoś nie chce korzystać z PSP-ka bądź telefonu, ponieważ wiem, że niektórzy po moim filmie o PSP-ku zrobili takie, po co to komu, skoro można emulować PSP na telefonie, no ale chyba jesteśmy tutaj wszyscy fanami raczej oryginalnych, a przynajmniej nie tyle oryginalnych, co sprzętów posiadających jakieś klawisze, input normalny. No to jeżeli ktoś nie chce ryzykować swojego ukochanego PSP-ka bądź nawet telefonu i chce mieć w kiblu czy gdzieś na jakiś wyjazd nad ryby jakieś urządzonko tego typu do ogrywania starych gierczynek, no to kurde, uważam, że całkiem spoko. Rzućmy szybciutko okiem na ciekawostkę. A jak widać, gry z PlayStation działają tak jak SNES-owe mniej więcej, jeśli chodzi o framerate, ale będzie też za moment jeszcze gorzej, jeśli chodzi o samo działanie. Gry z Playaka to niestety jest taka sztuka dla sztuki trochę na tym urządzeniu. Owszem, potrafi to emulować, ale na przykład tutaj mamy cutscenkę początkową i te dziwne bloby to powinny być postacie, które sobie tutaj rozmawiają, no nie? Poczekajcie szybciutko, tylko się obrócę, przejdę dalej, zademonstruję wam działanie gry. O, no, framerate, jeśli chodzi o klatkarz, no to jak widać, też nie jest zbyt cudny. Ale jeszcze gorzej będzie, jak pokażę wam kolejny fragment. Dochodzimy do pierwszych dinozaurów. No i tutaj powinny nas straszyć dinozaury. Jeden straszy, ale nagle zmienia się w nie dinozaura. Tutaj jeden się nie pojawia. Trzeci, który powinien być gdzieś tutaj, też niezbyt. Tak więc, no, granie w gry z Playaka nie jest może najprzyjemniejszym akurat motywem, który można na tym urządzeniu odpalić. Zwłaszcza właśnie jeśli chodzi o ilość klatek na sekundę. To urządzenie zdecydowanie lepiej sprawdza się w gierkach 2D mimo wszystko. No ale na szczęście, jako że PlayStation również gierki 2D przeróżne posiada, no to granie w jakąś Castlevanię, Symphony of the Night na przykład, nie będzie jakąś taką straszliwą torturą. Zobaczmy tylko szybciutko może, czy tutaj jest o jakiś Capcom vs SNK. To powinno być dwuwymiarowe i w miarę dobrze demonstrujące możliwości V90.
booting up, szybciej butuj. No, streszczaj się, będzie nudno, strasznie. Natomiast oczywiście za momencik przejdziemy do jakby clue całego tego urządzenia, ponieważ moim pierwotnym zamysłem przy zakupie tamtego badziewia oraz tej konsolki była oczywiście emulacja Game Boya Advance'a. I w tej kwestii urządzonko to radzi sobie naprawdę dobrze. Oczywiście tutaj też wyjaśnia się od razu tajemnica tego, po co jest tutaj R2. To wszystko do tej emulacji górek z Playaka. Co jest tak właśnie powiedziałem sztuką dla sztuki, trochę tutaj nie do końca rozumiem sensowność tego zabiegu. Ale w pewien sposób podziwiam. Trochę się irytują, ponieważ mimo wszystko korzystanie w normalnych gierkowach z Game Boy Advance'a z tych małych przycisków L1 i R1 staje się przez to troszeczkę uciążliwe i trzeba je właściwie tutaj zgięciem palca obsługiwać bardziej niż opuszką. Ale szacun za spróbowanie. Chodź tu. Jest dużo płynniej oczywiście, aczkolwiek przycinki pewne są widoczne i słyszalne. To zresztą jest też niestety swego rodzaju minus tego urządzonka. Głośniki nie są generalnie najlepszej jakości. Zdecydowanie lepiej sprawdza się granie przy pomocy słuchawek. No ale kto lubi grać na jakichś nosełkach w słuchawkach, prawda? Z drugiej strony z takich urządzeń często korzysta się podczas tornowych posiedzeń albo w jakimś zatłoczonym autobusie, gdzie nie chce się zazwyczaj innym ludziom przeszkadzać dźwiękami i gra się z dźwiękiem wyłączonym. Tak więc może jest to jakaś tam jakaś metoda na przymknięcie oka albo ucha i przełknięcie tego minusa. Dlaczego zapuszczam Mario Karta na SNES-a? Chciałem bowiem zademonstrować pewną różnicę, bardzo dziwną. Tak bowiem wygląda Mario Kart na SNES-a, czyli na konsolę 16-bitową, która powinna się emulować co najmniej tak dobrze jak Mega Drive na przykład, no nie? No, i widać za to jak wygląda. Nie za bardzo wygląda, tak? Ale frame rate, to już ten Dino Crisis na Playaka lepiej wyglądał autentycznie. I tutaj za to zaskoczka, jak będzie również Mario Kart wyglądał na Game Boyu Advance. Znajdźmy go szybko, jest Mario Kart. To napięcie mnie zabije. Single player, szybciutko, poprosimy, klik, dowolne, losowe. Startować szybciej, demonstrować. O! I proszę, jaka różnica, a przecież Game Boy Advance jest konsolką 32-bitową, tak więc teoretycznie powinien być większym obciążeniem dla bebechów tego urządzenia. Na szczęście właśnie nie jest. I wszystkie tytuły, większość tytułów z Game Boy Advance'a, jakie przetestowałem, działa tutaj naprawdę w porządku. Rzućmy szybciutko okiem może na też opcje, ponieważ w każdym z tych emulatorów są przeróżne do ustawiania. Możemy sobie na przykład ustawić to, jak będzie wyglądał ekran. Czy chcemy na przykład nieskalowane nasze gierki mieć na monitorze, no na wyświetlaczu. I wtedy wyglądają one, jeśli chodzi o proporcje i rozmiary, mniej więcej tak jak na Game Boyu Micro. Możemy zechcieć sobie włączyć full screen, wtedy są oczywiście one rozciągane do pełnego wyświetlacza, przez co stają się nieco na takie schudzone po bokach, bądź możemy sobie włączyć opcję przeskalowane oryginalne proporcje z Game Boya i uzyskać rozmiar bardzo podobny do tego, co widzieliśmy na oryginalnym Game Boyu SP. I gra się tutaj naprawdę przyjemnie. Nie musimy za każdym razem oczywiście resetować konsolki. W emulatorze można skorzystać z opcji wyjścia. I jak widać po listach tytułów, które są zawarte na tych, w tych poszczególnych emulatorach, no to ktoś dokonał całkiem dobrego wyboru. Same właściwie hiciory i fajne gierki. No, chociażby od wspomnianego na samym początku już dzisiaj Metroida poczynając.
Przygody Samus jak najbardziej możliwe do opykania, również jak widać nietną, żadnego staterowania, lagowania ani przeróżnych innych takich nieprzyjemności nie uświadczymy podczas gameplayu. I jedyne, do czego się muszę przyznać, że jeszcze nie przetestowałem, no to jak zachowują się te ROMy po jakimś nieco dłuższym pykaniu. Ponieważ oczywiście przetestowałem kilkanaście gierek po kilka minut, zobaczywszy, czy działają w pożądalu i czy nie ma jakichś oczywistych błędów. Niemniej nie mogę zagwarantować, że tak jak w przypadku chociażby Woody'ego, który w Metroid Zero Mission crashował tuż przed ostatnią cutscenką, po pokonaniu już ostatniego bossa, po prostu nie dawał skończyć gry do końca. No to tutaj też nie mogę zagwarantować, że takiej nieprzyjemności na przykład w którymś momencie gracz nie napotka. Ale wielce trzymam kciuki za to, że tego typu problemów nie będzie. Plus, biorąc pod uwagę to, jaką ilość gierek arcade, które włącza się na 10-15 minut i wyłącza po przejściu jakichś 2-3 plansz, przeróżne R-Type i tym podobne tytuły, no to jest tutaj dosyć sporo. Znaliśmy zresztą szybciutko coś, co... O, gdzie jest? Metal Slug Advance. Proszę bardzo. To jest gierka, którą uwielbiam włączać sobie na kilka minut, przejść jeden level, zasejwować. No i oczywiście tutaj właśnie korzystam z dobrodziejstwa tego, że da się na tym urządzeniu sejwować. Pykać sobie dalej kolejnego dnia. No, ale... Po tych wszystkich zachwytach czas na malutkie ponarzekanie. Ponieważ niestety, no, tak jak już mówiłem, temu urządzeniu jeszcze troszeczkę brakuje do całkowitego ideału. I jest to związane bardziej nie tyle z jego działaniem, ponieważ to, że gierki ze SNES-a na przykład albo z PlayStation nie działają tutaj jakoś przecudownie, jestem w stanie bez problemu wybaczyć i przełknąć, ponieważ teoretycznie powinno to działać głównie w porządku z Game Boyem, Advance'em, zwykłym, z kolorem, no po to się to urządzenie kupuje. Natomiast są tutaj jeszcze przeróżne małe problemy z obsługą tego i to jest, powiedzmy, troszkę denerwujące. Można na przykład sobie w każdym emulatorze skorzystać z save'a i owszem, tak, nie ma problemu, można zasejwować, return to game, bla bla bla, przejść dalej, odloadować, mam nadzieję, że to działa. Tak, zadziałało. Niemniej, jeżeli w tym momencie wyłączymy konsolkę, to nasz save się nie zapisze. Trzeba tutaj troszeczkę pamiętać o wyrobić sobie nawyk, czyli w każdym emulatorze po zrobieniu save'a emulator zamknąć na urządzeniu, następnie zaś skorzystać też z opcji power off i tutaj to urządzenie wyłączyć jakby systemowo, tak? Pamiętaj, możesz teraz bezpiecznie wyłączyć komputer. Co, jeżeli ktoś robi rzeczy w pośpiechu, może czasem nie wyjść na dobre i można się zapomnieć z tym. I to jest, powiedzmy, jakiś tam minusik tego urządzenia. Największym zaś dla mnie minusem jest niestety sposób obsługi karty pamięci, ponieważ to jest największy mój ból dupy, jeśli chodzi o to urządzenie. Zestaw gierek, który jest wgrany tutaj, jest naprawdę bardzo, bardzo dobry i nie mam do niego zbyt wielkich zastrzeżeń. Gdyby jednak ktoś chciał sobie wzbogacić swoją bibliotekę ROMów i popykać się na przykład, nie wiem, jakieś przetłumaczone gierki, które sobie wgrał na kartę pamięci, no to niestety spotka go małe rozczarowanie, kiedy włoży tą kartę pamięci do komputera. Otóż zamiast normalnego folderu, gdzie zobaczy ktoś tam ROMs, skins i przeróżne inne rzeczy, które znajdują się na kartach pamięci w tego typu zabawkach, zobaczę niestety bardzo dziwne partycje, które zawierają puste pliki. A to wszystko dlatego, że no, to urządzenie jest oparte na Linuxie i formatuje kartę pamięci w linuxowy sposób. Co da się jakoś chyba obejść i na kompie sobie w linuxowym systemie pliki zapisywać na Windowsie. Ale no niestety, to jest już coś, przy czym trzeba pogrzebać. Tak więc użytkownik, który chciałby po prostu mieć bardzo prostego dostępu urządzenie od razu po wyjęciu z pudełka, może tutaj mieć malutki ból dupy. No i do tego niestety muszę też narzeknąć sobie na jedną małą sprawę. Mianowicie gierki 2D
z Game Boy Advance'a. Działają bardzo dobrze, nie mam zastrzeżeń. Natomiast te nieliczne, tych kilka tytułów, tego tylko brakuje do tej pełnej niemalże cudowności tego urządzenia. No, za chwileczkę zobaczycie, jak działa chociażby Duke Nukem Advance. No i podobnie działają inne FPS-y na Game Boy Advance'a typu X vs. Seller i tak dalej. Otóż jak chodzi Duke Nukem 3D? Ledwo. I słyszycie, co się w dodatku z nim dzieje? Charczy, trzeszczy. No i właśnie to jest, powiedzmy, rzecz, która temu urządzonku jeszcze brakuje do pełni zajebistości. Oczywiście są inne chińskie konsolki, które nie będą miały problemu z odpaleniem Duke Nukema 3D na sobie. To nie ta gra. O tamtym powiemy sobie innym razem, w innej serii. Zapraszam do gracza ciarni. Natomiast konkludując, powiedzmy, dzisiejszy przegląd klonów GBA, jeśli można to tak nazwać w przypadku tego urządzenia. Da się, jak widać, tak? Da się. To jest całkiem spoko. Jak za 150 zł, które trzeba na to wydać, w porównaniu do 60 za to kompletne gówno, no to... I mój ból dupy związany z tym, że dlaczego da się zrobić to w takiej formie, a nie da się w takiej? No przecież ja nie jestem jakimś wielkim antyfanem Game Boya SP. Ja bardzo lubię konsolki, które mają ten design typu clamshell, no bo to automatycznie chroni nam ekran przed różnymi rzeczami. W dodatku w tej konsolce jest całkiem sprawnie zrobiony design, że D-pad i przyciski się znajdują w lekkim wyżłobieniu. Ekran też, jak widać, jest w lekkim wyżłobieniu w tej obudowie. Tak więc zamykając konsolkę, przyciski nie troną ekranu i nie ma tutaj absolutnie żadnego ryzyka uszkodzenia, więc nie ma co bawić się w jakieś folie zabezpieczające ekran czy coś takiego, tak? Ale no dlaczego ja nie mogę dostać chińskiego Game Boy Advance'a w takiej obudowie, tak? Tylko że z tymi bebechami. Ja byłbym taki zadowolony i szczęśliwy. No cóż, do tej pory będę się musiał w takim razie zadowolić tym. Tak jak już wspomniałem, oprócz Game Boy Advance'a, no to bardzo mnie cieszą tutaj pozostałe emulatory, także z tymi, łącznie z tymi ciekawostkami typu przeróżne PC-towe gierki, bo mówię, no zawsze bardzo miło jest sobie popykać, czy to Wolfa 3D, czy w jakiegoś Tyriana. I generalnie gdyby tylko jeszcze tych kilka usprawnień w obsłudze, jeśli chodzi o ładowanie ROMów bezproblemowe, zostało wprowadzonych w jakiejś kolejnej wersji tego urządzenia, no to byłbym już całkowicie content i happy. Ale w międzyczasie mogę każdemu z was to badziwie, no właściwie konsolkę polecić. Tego zaś nie mogę polecić. Dlatego rozdam je w konkursie. Jeżeli ktoś jest na tyle odważy, żeby je bardzo chciał, to słuchajcie, zapraszam na mojego Facebooka. O, tutaj i w poście, który reklamuje film, który właśnie oglądacie, będą wyjaśnione zasady bardzo prostego konkursu. Ale takiego naprawdę, naprawdę bardzo prostego. Tak więc życzę wam wszystkim powodzenia i szczęścia w zdobyciu tego gadżetu, jeżeli was interesuje. Tymczasem zaś dziękuję wam wszystkim za oglądanie i do następnego.